Kolejny produkt znowu Avon to jest Advanced Techniques Shampoo Moisture IQ, czyli nawilżający, 250 ml, bardzo fajny zapach. Taki wydaje mi się, że dość specyficzny, jeżeli chodzi o tę serię w Avonie. Niedrogi i generalnie wielki plus za to, że mnie po nim nie swędzi skóra głowy, ja mam z tym problem. Dzięki Bogu te szampony z Avonu mi tego nie robią. To jest nawilżający do wszystkich rodzajów włosów, tak jak mówię, kosztował dosłownie kilka złotych, myślę, że poniżej 10 zł, ale też ręki sobie nie dam uciąć. Nie zauważyłam specjalnego nawilżenia, jednak włosy się faktycznie ładnie świeciły. On mi bardzo dobrze oczyszcza skórę głowy, ja mam włosy po nim, myję włosy mniej więcej tak co trzeci dzień, bo ja mam włosy suche i skórę głowy suchą, więc też nie mam potrzeby częstego mycia, myję tak mniej więcej 2 razy w tygodniu włosy. Na pewno tak samo jak ten żel pod prysznic kupię, w tej chwili używam duetu zwiększającego objętość, z Avonu oczywiście też i to jest... Nie pamiętam, ale mam odżywkę i szampon, też jestem bardzo zadowolona i też mi nic po nim nie swędzi. Dalej Balea, po prostu porażka. Ja mam tu chyba tylko połowę tego duetu, ja to kupiłam w DM-ie w Berlinie jak byłam. I to jest akurat szampon do włosów ciemnych, brązowych chyba. Słuchajcie, tu jest wszystko po niemiecku, ja to tak niemiecki, to wiecie, co piąte słowo, nie będę tutaj ściemniać, że rozumiem, ale generalnie to ma być taki reperujący, bez silikonów produkt reperujący. Ktoś mi pisał, że albo Balea, albo Alverde nas oszukuje i ma w składzie silikony, nie wiem, czy nie właśnie Balea. Mniejsza o to, ja w życiu bym tego produktu drugi raz nie kupiła, bo to jest dla mnie idiotyzm, teraz już wiem o tym, że tak jest, ale że to jest idiotyzm wpychać szampon do takiej tuby, dlatego że wyciśnięcie tego mokrą dłonią jest po prostu tragiczne. Nie wiem, czy szampon, czy odżywka, chyba odżywka pękła mi tu podczas wyciskania i wyleciała górą. To był horror. Czy ja może właśnie odżywkę wywaliłam, nie pamiętam, ale zużycie tego szło mi topornie. Nie zauważyłam też nic fajnego, jeżeli chodzi o moje włosy po tym produkcie. Nie wiem, czy właśnie nie było wręcz przeciwnie, że one były takie tłustawe jakieś. No nie. Kolejny produkt to jest... Ja w ogóle mam nadzieję, że się z niczym nie powtarzam, bo nie wiem, czy tutaj już coś nie było wcześniej. Mgiełka, którą dostałam w zeszłym roku pod choinkę Avon Naturals o zapachu violet i fiołki i litchi. Czyli właśnie taka owocowo-kwiatowa, bardzo świeża, bardzo delikatna. Ja takie produkty stosuję jak idę na siłownię albo jak chodzę po domu i nie chcę po prostu używać perfum. Bardzo długo się na moim ciele niestety nie utrzymuje, natomiast zapach jest przepiękny i cudownie odświeża powietrze. Jeżeli nie wiem, w domu jest nieświeżo czy coś w tym stylu, to ona świetnie odświeża również powietrze, jest bardzo wydajna. I ostatnie dwa produkty z tej mojej wielkiej siaty, oblepiona zresztą czymś. Pierwszy to jest krem nawilżający z kwasem hialuronowym z Ziai, niby seria 30+, ale myślę, że nie zaszkodzi nikomu. Cera normalna, sucha, równowaga hydrolipidowa skóry. Niski niestety SPF, bo tylko 6, natomiast to jest bardzo fajny krem, ja już Wam kiedyś o nim wspominałam, jako taki bardzo podstawowy krem na przykład pod makijaż, albo do nałożenia, jeżeli nie wiem, jesteście cały dzień w domu, taki bardzo podstawowy krem. Pięknie pachnie, on był wydajny, ładnie nawilżał, więc nie kupię go więcej, no bo ja jestem w tym roku, chcę jednak dążyć do takiej pielęgnacji bardzo porządnej, że się tak wyrażę, to nie chodzi o to, że drogi, ale bardzo porządnej, chcę znaleźć dobre produkty. Swoją drogą teraz używam takiego kremu z L'Oreala, który dostałam w prezencie w Hebe przy zakupach. Kolagenowy remodeler, krem modelujący twarz i szyję, jest bardzo przyjemny. Ale używam go tylko kilka dni, więc jeszcze Wam o nim kiedyś tam opowiem. W każdym razie, jeżeli szukacie niedrogiego kremu, właśnie takiego nawilżającego, to polecam. Potem faktycznie było czuć nawilżenie. I ostatni produkt z kolorówki. To jest korektor, którego test i recenzja była na moim kanale, czyli BB Cream Lightening 7-in-1 Eye Concealer Bell SPF 15, w kolorze to było 0-10 Light. Cóż, kiedy zrobiłam ten test, wiele z Was napisało, że produkt świetny, ale bardzo niewydajny. Pomyślałam sobie wtedy, że a co tam jak tam niewydajny, przecież takie korektory wcale aż tak mega szybko się nie kończą. Owszem, kończą się, teraz już wiem. To mi się właściwie zużyło w
po 3 tygodniach codziennego użytkowania. Faktycznie ja nakładam dużo korektora, bo ja tutaj lubię mieć rozświetlony cały środek policzków, czasem też środek twarzy, środek nosa, tu kości, boki twarzy, więc faktycznie prawdopodobnie ja używam tego więcej niż standardowa kobieta, która nałożyłaby go tylko tutaj, wiecie, pod samymi oczami, w wewnętrznych kącikach, prawdopodobnie. Jednakoż i tak uważam, że no 3 tygodnie to jest trochę mało. Ale tak jak w teście mówiłam i tego zdania nie zmienię, to jest prześwietny korektor pod oczy. Dzisiaj dotknęłam denka między innymi w korektorze w kamuflażu z Catrice i jak będę w naturze i będzie ten korektor, to go kupię. I chciałam Wam też taką rzecz powiedzieć, że zobaczcie, jak to czasem jest tak śmiesznie, że taki korektor, który tam nie wiem ile ma mililitrów, starczył mi na 3 tygodnie, kosztuje około powiedzmy tam między 10 a 15 zł, nie mam pojęcia, nie pamiętam, strzelam, ale myślę, że taka jest cena. I teraz zakładając, że on by mi starczył na miesiąc, to w ciągu pół roku ja wydam na ten korektor około 60 albo i więcej złotych. Tak? Tak. A taki prolonger, który mi starczy co najmniej na rok codziennego użytkowania takiego obfitego, a myślę, że i więcej niż na rok, który jest z pompką, który jest absolutnie rewelacyjny, może ten może jest troszeczkę bardziej taki, wiecie, nawilżający, pod ten trzeba użyć krem, jeżeli chodzi o okolice pod oczami. I ten kosztuje 70, a ten tyle będzie kosztował na pewno po pół roku, także wiecie, co mam na myśli, że czasem te tanie produkty to są tylko tak na niby tanie i taką ostatnią rozmowę miałyśmy pod jednym z moich filmów. I tak jest, warto się nad tym zastanowić. Dobrze, słuchajcie, to już wszystko, jeżeli chodzi o denko. Ten film na pewno będzie za długi, ja nie chciałam takich długich denek, ale tak wyszło. Myślę, że niedługo pojawi się następne, dlatego że sporo produktów, tak jak mówię, mam na wykończeniu. No i te balsamy będę katować w tym roku. Więc będzie ich dużo. Jeżeli przez przypadek spodobał Wam się makijaż, który mam na sobie, to jest makijaż wykonany tą dużą paletą Sephora Make Up Academy Palette i on się pojawi na kanale makijażowym na pewno niedługo. No i to wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, co Wyście tam ostatnio pokończyły. Może macie jakieś zdanie co do któregoś z produktów, które pokazałam Wam w tym filmie. I do następnego razu. Hejka!